Zarówno głogowscy archeolodzy, jak i miłośnicy historii wiedzieli, że w tym rejonie Starego Miasta znajduje się podziemne przejście do fosy, ale problem był inny. Nie wiedzieliśmy, w jakim to jest stanie i mieliśmy wiedzę ograniczoną wyłącznie do tej części od strony mniej więcej fosy. Nie? Teraz podczas tych obecnych prac ziemnych, jakie były realizowane w ramach tej inwestycji związanej z budową ulicy Starowałowej i ulicy Świętojańskiej, udało się odkryć północną część tego przejścia, więc zobaczyliśmy cały strop i zobaczyliśmy cały fragment wejścia od strony północnej, więc od strony Starego Miasta. W przeszłości fosa była ważnym elementem na mapie Głogowa. Jeszcze za czasów niemieckich posadzono tam wiele drzew, tworząc miejsce rekreacyjne. Tak też dzieje się i teraz. Obecnie do fosy można wejść z dwóch miejsc. Od strony dawnego bastionu Angela oraz dawnego kina Bolko, a dzisiejszej ulicy Koszarowej. Odkryte podziemne przejście może być trzecim do tego wyjątkowo atrakcyjnym dostępem do fosy. Tutaj mamy fantastycznie zachowane przejście wojskowe, militarne, z przepięknie zachowanym sklepieniem i ścianami, łącznie z pomieszczeniem obronnym, przeznaczonym do obrony tego przejścia. Więc ono samo w sobie już nabiera dużego w tym momencie znaczenia. Powiedziałbym, jest bardzo ładnym elementem, zabytkowym elementem architektonicznym związanym z nowożytnymi fortyfikacjami Głogowa. O losach odkrytego podziemnego przejścia zdecydują władze Głogowa. Problem polega na tym, że znajduje się w centrum trwającej inwestycji. Takich zabytków w Głogowie mamy mało, więc prezydent uważa, że powinna ta poterna zostać zachowana jako przejście ze Starego Miasta do fosy. Będzie się to wiązało w związku z inwestycją, jaka tam trwa, z przesunięciem drogi, z likwidacją kilku miejsc parkingowych, z przesunięciem oświetlenia. W ratuszu jest już wstępna koncepcja dotycząca zagospodarowania podziemnego przejścia. W przyszłym tygodniu do Głogowa przyjedzie konserwator zabytków, który wyda w tej sprawie opinię.